niestety wiadomo, nic nie pomagało. Układ był taki, że ja niestety, no, ja sam wiedziałem, że ja nie będę dalej burmistrzem. W sytuacji politycznej, jaka wtedy w kraju była, no to nie było szans na to, żeby być burmistrzem. Dla mnie osobiście 30 lat obecności w życiu publicznym, z czego 16 lat w tak zwanym ratuszu, no bo przecież przez kilka lat również urzędowałem przy ulicy generała Andersa, to są chwile niezapomniane. Nikt mi ich nigdy nie zabierze. One mnie szalenie wzbogaciły, stały się niezwykle ważnym elementem całego mojego, nie tylko zawodowego życia. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to może przeistoczyć człowieka. Film dokumentalny 30-lecie Iławskiego Samorządu. Już wkrótce.